www.radiopryzmat.pl. Przystanek Kraków. Witamy Was dzisiaj w audycji Przystanek Kraków. Mówi do Was Dorota Rdultowska i Karolina Juwa. Jako że zbliżają się święta, to poruszymy naszym zdaniem bardzo ważny temat, no bo jako i święta, to też prezenty. Karolina, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać z naszymi gośćmi? Dzisiaj ogólnie będziemy rozmawiać o tym, dlaczego zwierząt nie powinno dawać się w prezencie. I teraz w zasadzie każda organizacja prozwierzęca o tym mówi, więc będziemy mówić i my. Zgadza się. Pierwszy wywiad, który będzie przeprowadzony, będzie z panią z fundacji La Fauna, fundacji krakowskiej, i będzie dotyczył głównie psów i kotów. Rozmawiamy właśnie z panią Alicją Milaniak z krakowskiej fundacji La Fauna. Dzień dobry, witam serdecznie. Fundacja La Fauna zajmuje się interwencjami i adopcjami zwierząt. My aktualnie jesteśmy w takim okresie przedświątecznym, gdzie zastanawiamy się nad prezentami dla naszych najbliższych i bardzo często wybór pada na zwierzaka. Stąd też chciałabym zapytać, czy świąteczny prezent w postaci psa czy kota to faktycznie jest dobry pomysł? Zdecydowanie nie jest to dobry pomysł z wielu względów. Przede wszystkim są to istoty czujące, to nie jest przedmiot, który można dać komuś w prezencie. To musi być przemyślana i świadoma decyzja, jeśli bierzemy pod opiekę zwierzę. Niestety często takie zwierzęta trafiają jako prezenty zarówno i do dzieci, jak i osób starszych. Wiadomo, że dzieci nie są w stanie samodzielnie zająć się takim zwierzęciem. Rodzice często są nieświadomi tego, że dziecko ma dostać taki prezent i katastrofa już jest gotowa. Jeśli chodzi o osoby starsze, często zwracają się później do nas z prośbą o pomoc w znalezieniu nowego domu dla zwierzęcia, które zostało darowane jako prezent starszej osobie. Niestety przeważnie są to szczenięta, gdzie osoby starsze nie są w stanie, nie mają siły już zajmować się takimi maluchami, które wymagają bardzo dużo uwagi, opieki i nauki. No, nie jest to dobry pomysł zdecydowanie. Myślę, że tutaj rodzice powinni wyjść naprzeciw i uświadomić swoje dzieci, nawet jeśli to jest decyzja przemyślana, żeby zwierzę nigdy nie zostało nazwane prezentem, żeby dzieci się uczyły, że to jest poważna decyzja, do której się trzeba przygotować, którą trzeba przemyśleć. Zwierzę, które jest darowane na prezent, samo w sobie jest rzeczą niepoważną i uważam, że nigdy nie powinno być prezentem z żadnej okazji. Powinniśmy dać należytą otoczkę samej adopcji czy kupnie zwierzęcia, właśnie podkreślając to, że to jest poważna decyzja i trzeba tutaj przemyśleć bardzo dużo kwestii. Mówiła Pani wcześniej o tym, że najczęściej do adopcji trafiają szczenięta. Czy faktycznie w tym okresie poświątecznym pojawia się najwięcej porzuconych zwierząt w stosunku do całego roku? Niewątpliwie jest to jeden z bardziej burzliwych miesięcy, jeśli chodzi o fundację. Bardzo dużo ludzi zgłasza się do nas z prośbą o albo przejęcie zwierzęcia, które było nieudanym prezentem, jak również proszą o jakby pomoc w znalezieniu nowego domu, ponieważ właśnie zwierzę zostało podarowane dziecku, czy też właśnie przeważnie osobie starszej. Mało tego, ja jeszcze pragnę zaznaczyć, że każde zwierzę ma inny charakter. Każde zwierzę ma inne predyspozycje. Czasami ten, jakby brzydko nazwać, zwrot zwierzęcia polega na tym, że źle jest dobrany charakter psa pod właściciela. Dlatego uważam, że jeśli ktoś decyduje się na zwierzę, sam powinien dobrać charakter zwierzęcia do swojego trybu życia i swojego usposobienia. To jest jakby jeszcze poboczna kwestia adopcji czy kupna zwierzęcia. Więc niewątpliwie święta są takim, brzydko ujmując to, ruchliwym okresem, podobnie jak i okres wakacyjny. To są takie dwa chyba najgorętsze okresy w roku.
Właśnie czytałam ostatnio o tym, że niektóre fundacje i schroniska wstrzymują adopcję w tym okresie przedświątecznym i uruchamiają ją ponownie dopiero po Nowym Roku. I myślę, że to jest pewien sposób walki właśnie z takimi nieprzemyślanymi adopcjami zwierząt. Czy są jeszcze jakieś inne sposoby na to, żeby ograniczyć to zjawisko? Uważam, że nie istnieje żaden sprawdzony sposób. Tutaj o tym, o czym pani przed chwilą powiedziała, to jest jedyne, co nam przychodzi do głowy, żeby w jakiś sposób to ograniczyć. Niestety, mówiąc kolokwialnie, mamy bardzo duży czarny rynek psów, które można dostać od ręki i nie trzeba spełniać żadnych kryteriów. I o ile te adopcje są ograniczone w tym okresie świątecznym z fundacji, schronisk i innych organizacji prozwierzęcych, o tyle ludzie szukają dalej gdzieś szczeniąt na wydaniu w internecie, więc na pewno nie likwiduje tego problemu, jedynie w jakiś sposób próbuje go zminimalizować. Tak naprawdę wszystko zależy od świadomości ludzkiej, od sposobu wychowania, podejścia do zwierząt. Dlatego ja uważam, że tutaj nie ma sprawdzonego sposobu, bo ludzie są po prostu różni i nie jesteśmy w stanie zapobiec takim świątecznym katastrofom. Robimy, co możemy, staramy się wymyślać różne wyjścia z tej sytuacji, ale nie ma jednej jednoznacznej metody, żeby się tego problemu pozbyć. Usłyszeliśmy teraz co nieco o Fundacji La Fauna i oczywiście jak zawsze zachęcamy do jej wspierania. Tak, i zmienimy teraz nieco tematykę ze zwierząt pospolitych w domach, takich jak koty czy psy, na gryzonie, ponieważ teraz usłyszymy wywiad z panią Magdą Nowaczyk, założycielką Okienka Życia dla Królików i Gryzoni. Skąd wziął się pomysł na otworzenie Okienka Życia i kiedy ono powstało? Powstało w lipcu 2014 roku i w sumie potrzeba wzięła się, znaczy pomysł na to wziął się z potrzeby chwili. Prowadzę sklep zoologiczny, w którym nie sprzedaję zwierząt, ale część osób przychodziło zapytać o radę, jak się opiekować zwierzakami. Bardzo dużo osób niestety nie u weterynarza, tylko w takich miejscach szuka porady odnośnie chorego zwierzaka. Część osób przychodziło, bo musiało z jakichś tam powodów oddać swoje zwierzę. No i tak zaczęło się, że przyjęłam najpierw jednego, wyleczyłam, potem znalazłam dom drugiego, aż ta liczba wzrosła do takiej ilości, że nie dało się już tego robić tak jakby prywatnie pod swoją działalnością. W tym samym czasie mniej więcej też zostałam inspektorem do spraw ochrony zwierząt w Otos Animals. No i od tego czasu zaczęłam bardziej tak oficjalnie działać na większą skalę. Po kilku latach też już stworzyliśmy oficjalnie taką stronę, znaczy stworzyliśmy, wtedy dołączyli do mnie wolontariusze, więc stworzyliśmy już razem jako zespół strony Okienka Życia dla Królików i Gryzoni. Nadaliśmy tu też taką oficjalną nazwę, bo wcześniej no, tak się kojarzyło to miejsce, bo ludzie przynosili te zwierzaki, więc to działało tak jak Okno Życia dla dzieci czy tam dla innych gatunków. No i właśnie stąd ten pomysł, a potem im więcej było zwierzaków, tym większe były nasze potrzeby. Po jakimś czasie musieliśmy wynająć lokal, no i teraz działa to na taką skalę, jak działa. Właściwie nie powinno kupować się zwierząt na prezent. Prezenty. Przede wszystkim nie powinno się ich w ogóle kupować, jeśli nie pochodzą z jakichś legalnych, porządnych hodowli, a niestety w Polsce jest bardzo mało takich miejsc przy królikach. Zaryzykowałabym stwierdzenie, że nie ma dobrej hodowli, która rzeczywiście dba o zdrowie tych zwierzaków, o to, żeby przyszły dom dobrze o nie dbał i żeby te zwierzęta trafiały przebadane, zaszczepione, tak jak wychodzą od nas z fundacji, żeby przyszły właściciel miał pewność co do stanu zdrowia. A ogólnie kupowanie w ogóle też na prezent no wiąże się z tym, że tak naprawdę nie wiemy, czy ktoś, kogo obdarujemy takim żywym prezentem, będzie z tego zadowolony. Nie wiemy, czy ma na to warunki. No i przede wszystkim też nie wiemy, czy jest go stać na to, żeby utrzymać zwierzę, które jest tak wymagające, bo wydaje się, że chomiki, myszki, świnki czy króliki to są małe zwierzątka, które nie wymagają żadnych nakładów finansowych, a tak naprawdę porównując koszty utrzymania mojego kota i moich dwóch królików,
to zdecydowanie więcej kosztują mnie króliki. Szczepienia, odrobaczania, jakieś zabiegi, jeśli są potrzebne, to zdecydowanie trzeba się nastawić na to, że no to są zwierzaki z bardzo charakterystycznym, delikatnym układem pokarmowym, zresztą tak samo właśnie jak świnki czy szynszyle i naprawdę te koszty, czasami jedna wizyta to jest koszt kilkuset złotych, więc no to znacznie przewyższa wartość tego zwierzątka, jeśli chodzi o jego cenę sklepową, tak? Więc nie każdy jest na to przygotowany. No a trzymanie takiego zwierzaka w domu w momencie, kiedy nie zapewnia mu się opieki weterynaryjnej, często kończy się właśnie tym, że to zwierzę trafia do nas już w takim stanie, że w zasadzie no, zostaje pod naszą dożywotnią opieką, bo na przykład musi mieć usunięte wszystkie zęby, bo ze względu na nieprawidłową dietę na przykład nabawia się jakichś chorób stomatologicznych. Często jest tak, że po prostu ktoś nie wiedząc jak karmić, rozreguluje układ pokarmowy, to zwierzątko ma problemy jakieś z jelitami, ma jakieś biegunki albo ma znowu zatory, więc bardzo często jest tak, że czasami po prostu z niewiedzy opiekuna i z tego, że nie jest przygotowany na to, żeby mieć takie zwierzę, no musi je ciągle leczyć, bo nie zapewnia mu odpowiedniej opieki. No i też to jest chyba najbardziej krzywdzona grupa zwierząt, bo o ile jest sporo takich grup, które gdzieś tam mówią o prawidłowych warunkach i o tym, jakie powinny być dla tych zwierzaków, to mało ludzi nadal z tego korzysta i bardzo często jedynym źródłem wiedzy, no niestety są sklepy zoologiczne, w których nie zawsze trafimy na jakiegoś pasjonata, który wytłumaczy, dlaczego królik albo świnka czy szynszyla powinna mieć stały dostęp do siana, dlaczego nie powinna wbrew pozorom jeść przez cały czas kapusty, sałaty i marchewki, że to nie jest odpowiedni pokarm dla takich zwierzaków, tylko po prostu no, da gotową karmę z półki i te zwierzęta wtedy nie mają właściwej opieki. A jeśli ktoś sam szuka i świadomie wybiera jakiś konkretny gatunek, który chce zaadoptować, czy sam po prostu się na to decyduje, no to zwykle te osoby no mimo wszystko jednak częściej najpierw sprawdzają, czy właśnie to jest ten gatunek, który chcą, a nie zostają uszczęśliwione na przykład szczurkiem, którego się boją, prawda? Pamiętajmy o tym, że zwierzę to nie rzecz, nie jest to prezent, musimy odpowiedzialnie podchodzić do ich wychowania.